No dobra, działamy dalej. Jak widzicie po tytule, będzie wymiana opon. No nie będzie wymiana opon przy MRF-ie 140 RC ani przy 170 RCU, ale przy Yamaszce. Jeden z widzów prosił mnie, żebym zrobił filmik z wymiany opon na feldze z trzymakiem do opon, bo to jest troszeczkę inna sprawa niż na normalnej feldze. Więc będzie taki odcineczek. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, że będziecie to widzieć, jak to ja zakładam. Teoretycznie żadnej dużej filozofii nie ma, tylko zagrania taktyczne. Nie ukrywam, że już widzę, że będą problemy, ponieważ opony są na Tubisa. No i będą troszeczkę twardsze gumy niż zwykle, ale damy radę. Damy radę. Już nie jedną oponę my zmieniali, więc co się nie da. Wszystko się da, jeśli się chce. Tutaj braciak spuszcza powietrze. Śruby nie ma jednej. Trzeba dokręcić. No, albo gwinczy. Rozlatuje się już ten motor. O, ja już. Chwila ciszy. Nie wiem. Prosimy się. Dobra. Nie musisz tak spuszczać. Weźmiemy, wykręcimy całkowicie wentyl. A masz to wykręcone? Tak, dobra. Oponki do słońca. Niech się grzeją. Będzie troszeczkę zawsze miękciejsza guma. Jakie tutaj opony se załatwił? Maxxis? Maxxis opona? Gdzie tu mamy oznaczenie? 110 na 90, 19, 62M. No, będzie troszeczkę twarda, no ale trudno. Taką sobie wybrał. Bieżnik. A taki trochę gęsty, no ale zobaczymy, jak się będzie opona kleić w naszym terenie. Borys na jakiś lata, a nie, on lata na jakiejś kurwa nietypowej. Ale na nie jakiejś nietypowej on lata oponie. Takie jeszcze opony tutaj nie widziałem. Zobaczymy, jak będzie dawać rady w terenie. Na pewno troszeczkę się przymuli, no bo będzie teraz przyczepność, opona nie ślizgnie, tak? Troszeczkę się przymuli ta 125, no ale cóż. Druga opona przednia. Jest to opona 21 cali, 90 na 90, tak samo Maxxis. I ta też chyba jest 60. Gościu gada ten, co ma tej Yamaszce jeździł na zwrocie, że miał taką samą zajebistą. Zaraz zobaczymy. Też jest chyba 62M. Nie, czekaj. No nie widzę oznaczenia, gdzieś mi się zbunkrowało. Ale prawdopodobnie też będzie 62M. Zaraz spuścimy powietrze, czyli wentylem powykręcamy. No i będziemy działać dalej. Pokaż widzą, żeby widzieli. Takie gubienko. Są też metalowe wersje, ale zazwyczaj często jest w takich starszych motorach było montowane na tej wyspole. Tu masz do ściągania tak samo. Nie? Nie wiedziałem nawet. Nie przyglądałem się tego. To zarąbane całe z błota. Najlepiej mieć umyte te opony. Znaczy, no to wiem, miałem myć, ale nie było czasu. No i wykręcamy najlepiej całkowicie śrubę od trzymaka do opon. Teoretycznie nie trzeba całkowicie, ale... Hej, tutaj śrubka jest. Już widzę, że masz przerąbane. Dwunastkę przynieś. Śrubkę odkręcamy. Będzie niestety odcinek trochę dłuższy niż zwykle, no ale... trudno. Mistrzowskie filmiki to wymagają. A teraz na kolana. Jeszcze zwali z ranta, opony. Tylne zawsze jest gorzej, bo są twardsze niż przednie. Tu można sobie podłożyć coś, żeby rachewki nie niszczyć, ale mi się nie chce. To jest twoja rachewka. To. Pewnie za niedługo kupię sobie maszynę do malowania proszkowego. Będziemy malować felki. Zobaczymy, jak to będzie.
No i dobra. Gdzie najlepiej zacząć jest ściągać opony? Według mnie najlepiej jest zacząć ściągać oponę od strony trzymaka, bo trzymak nas nie puści, żeby nam z ranta zeszło i byłoby twardziej się ściągnąć. Więc zaczniemy od strony trzymaka do opony ściągać. Wentyl możemy wepchać. Aha. Od strony trzymaka zaczniemy ściągać oponę. Cyk. Ja pierdolę, twarda. Takie specjalne breszki z gumą od wewnętrznej strony, że tak samo to właśnie zapobiega to, że się opona potem, to znaczy, że breszka potem rysuje wam felgi, tak jak w tym przypadku na przykład są proszkowo malowane felgi i szkoda byłoby je porysować, no ale to nie są moje, to się nie przejmuje. Teraz druga strona. I tak samo sobie zacznę od strony trzymaka do opon. Już mam lepiej, sobie zapnę za tarczę. Już porysowałeś mi. Co? Takie było. Patrz, takie było. Już ja pierdolę. To nie ja. Jak to teraz będzie wyglądało? No. Co? To się ma prezentować. Bo i znowu już kurwa przejechał. Ja pierdolę. Ostrożnie. Nie jadłem śniadania. Nie jadłem śniadania do tego. O kurwa. Pomalutko, ale kurwa. Nie ma co się spieszyć. Ej, przecież to nie moja felka jest. No ale to ja mówię ci też, nie? Następnie. Cyk. Nie da się tego przyszli pobrać. A nie mówię, że jak mówię ci, że jak jest dobrej jakości, to ten wymatka to... To się nie da. Musisz mnie zaufać na słowo, ja się znam. Chłopie, ja się na tym znam. No i dobra, ściągnęliśmy z dwóch stron. Teraz trzeba to ściągnąć do boku. Kurde, to będzie problem. Wiesz jaki? Nie ściągniesz tego. Ściągnę. Tylko. Chciałbym ci pomóc. Tylko buta, wiedział. Może użyć buta. A kurwa, kurwa, dawaj. Jeba, ta guma. Dawaj, jeszcze troszeczkę. Trzymacie od tamtej strony, chyba dół, ale... No i gramy. No i udało się. Jedna strona ściągnięta. To trzeba będzie wyczyść do sucha, żeby nie było żadnej wilgoci. Zaraz się tym zajmiesz. To będzie też do wyczyszczenia, żeby żaden syf tutaj nie weszedł i już nie było wody. Zaraz to zrobię. Trzymak teoretycznie to zazwyczaj jest mocowany pod gumą, jest jeszcze gorzej, nie? W sensie, że ta guma, co zapobiega przebiciu dętki, ona jeszcze dodatkowo dociska tego trzymaka. W tym przypadku jest to zrobione na odwrót, no ale spotkałem się tak i tak. To będzie do wyczyszczenia, to będzie i dętka będzie do wyczyszczenia. A few moments later. W świecie motocrossu panuje takie właśnie dziwne założenie, że wymiana opon jest bardzo ciężka, ale jak się wie, jak się za to zabrać, to naprawdę mogę wam powiedzieć, że nie jest to wcale taka nie wiadomo jaka ciężka czynność. Czas nogu. Bardzo bola. Już ładnie też to wyskoczyło. Lejeczka jeszcze. No i o, tu już jest cała mokra. A będzie ładnie do umycia. Jedna woda. No ja jebę.
my się widzimy po krótkiej przerwie, jak to powyczyszczamy wszystko i będziemy zakładać. Dobra, wyczyścił tutaj braciak sobie dętki, jak i rachewki, tak żeby, no ogólnie z grubsza, żeby nie podchodziło potem jakieś sywanie nic do środka, żeby nie powlatywał. No i co? I będziemy zakładać, nie? Ważna sprawa przy zakładaniu opon, to już mówiłem przy tym, jak zakładałem opony Mitas do mojego, że są także i opony kierunkowe, nie? Do crossa. Więc, że producent zaleca rotację w którąś stronę po prostu. I tak jak teraz zauważyłem, te opony są właśnie kierunkowe, jedne i drugie. Jedna i druga i włączę sobie podgląd. Tutaj jest strzałeczka rotacji, w którą stronę producent przewidział, żeby te opony chodziły. Więc tak je założymy, nie? Co? Bierzemy się do roboty, szkoda czasu, nie? Jeszcze chwilę zajmie to, a baterii nie mam za wiele. Bierzemy dętkę. Boże, grube one są. Teoretycznie powinna długo wytrzymać ta dętka. Powinna. Teoretycznie. No wiadomo. A tu jeb i przebiłeś ją. Nawet kurwa nie gadaj. Cyk. Założymy sobie od razu, bo ja zawsze mam problem z tym potem. Z trafieniem? Nie, tylko że potem palce mi wyłamuje. Spróbujemy pójść na łatwiznę. Dużo nie trzeba, bo to tylko dwa zwoje albo trzy. Trochę chycić. I wkładamy do środka. Kurwa, ale twarda. Trzeba dwa wreszkami jednąć. Nie trzeba dwoma. Nic nie trzeba. Czekaj, bo ten. Co? Trzyma. Dobrze jest, spokojnie. Nie przejmuj się na razie takimi błahostkami. Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą. A, tu jest dobrze założone. Nie pokazywałem tego, że jest pod. Pod tym. Pół biedy. Założyliśmy z jednej strony. Opony do pitbajków jest łatwiej założyć to. To tam raczej dużych problemów nikt nie będzie miał. Teraz jest problem taki, iż ja muszę ten trzymak wcisnąć. Tutaj trzeba wcisnąć trzymaka i podłożyć opony po spód. O, cyk. Widzicie? Trzymak trzeba wcisnąć, włożyć oponę i puścić. Jest elegancko, dobra. Jest pół biedy za nami. Zaraz sobie to położymy. Założymy z jednej strony i spróbujemy tą dętkę jakoś zrobić, żeby jej nie przyciąć. O, to mi nie zeszło. Zepchnąć ją tam niżej. O. Nadtrzymak, dobra, cyk. Jest. Dookoła. Jest. Nawet mi opona, widać, że doszła ładnie do ranta. Tu jest, będzie problem taki, że po przeciwnej stronie trzymaka mam wentyl. Nie tak jak w tylnej oponie. I muszę wybrać mniejsze zło. Zaczniemy od strony. Zacznę od strony wentyla. Zacznę od strony wentyla. I skończę na stronie od trzymaka. Bo trzymak muszę wcisnąć. O, w ten sposób. I gumę podłożyć pod niego. Myślę, że będzie wtedy zarąbić. Ewentualnie jest jeszcze druga opcja. Zacznę tu i pociągnę gumę bokami. Czyli tak samo, wiesz, wciśniesz mi trzymaka i pociągnę gumę pod niego, nie?
Chyba zrobię tak, będzie mniejsze zło, bo nie chcę wentyla urwać. Spróbuję. No ja też nie chcę. Spróbujemy tak. No to lepszą breszkę weźmiemy teraz, pierw. I zaczynamy. I cały czas kontrolując, cały czas trzeba kontrolować, gdzie jest dętka. Cały czas trzeba kontrolować, gdzie jest dętka, żeby czasem jej nie przyszczypać. Żeby jej nie przyszczypać czasem, bo wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów. I opona ma nam zejść najlepiej tak do środka rachewki, wtedy będziemy mieć więcej gumy, żeby nałożyć wyżej. Dobra, jedziemy. Cyk. Cyk, pięknie, elegancko. Cyk, elegancko. O. Teraz wciskam sobie trzymak do oporu, ile się da. Palcem sobie go przytrzymuję i podpycham mu tam gumy trochę. Cyk. W ten sposób. I jeszcze raz. Cyk. I damy mu jeszcze trochę gumy, żeby nie czuł się, że ma za mało. Cyk. Widzicie? Ładnie mi guma pod trzymaka podeszła. Idziemy teraz z drugiej strony. Cyk. Tak samo wentyl wciskamy, żeby się schował dalej, jak najdalej. I tak samo cyk, cyk i gumę dajemy tu trochę. Tu jest najważniejszy jest początek. I pamiętajcie, cały czas kontrolujcie, gdzie macie dętkę. Żebyście jej czasem nie przyszczypali breszką, bo będzie płacz i skrzytanie zębów. Cyk. I po troszeczkę, przy samym końcu trzeba po troszeczkę to robić. Dobra, teraz sobie wejdę kolanami. Kolanami sobie docisnę tutaj, żeby mi zeszło jak najniżej. I wtedy będę miał więcej gumy do zabawy. Kurde. Widzę właśnie. Będę miał więcej gumy do zabawy tutaj. Tu sobie jedną breszką naciągnę i zablokuję. A drugą będę operował. Trzymaj tu, to wyskoczyło mi, kurde. O, jest. Cyk. 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 Teoretycznie jeszcze raz. Mi się lekko przyszczypało. Daję to z granicy tolerancji. Puść ci delikatnie. Dobra, jest. I naszło. I teraz nic nie robimy z trzymakiem do opon. Jego będziemy dokręcać na samym cienkim końcu. Dokręcamy lekko wentyl, nakrętko od wentyla, dosłownie lekko, tylko i wyłącznie, żeby mogliśmy nałożyć pompkę, czyli to samo co wcześniej. Miałeś w ogóle nagrywane? Ja ci nie włączałem. Nie włączałeś. Teraz dopiero włączyłem. A pierdolę. Ty nie włączałeś. No nie włączałem, daję ci. Ja myślałem, że włączyłeś. No i pan MRF zajebał sprawę. Nie zajebałem sprawy, tylko ty zajebał sprawę, boś nie włączył kamerki. Jak ja nie włączyłem kamerki, jak wcześniej mnie dawałeś mi, była włączona. I teraz myślałem, że tak samo będzie. Teraz nie włączyłem. Nie popatrzyłem sobie nawet, kurwa. Ja szykowałem schemat. No i zajebałeś sprawę, no i widzicie, co się stało. Dobra, niestety umordowaliśmy się, ale włożyliśmy z jednej strony. Skoczyła ładnie. Możesz im było słychać. Skrócenie możesz im powiedzieć, no nie? Co i jak. To samo tutaj, co przy tamtej oponie jest, tylko dwa razy ciężej. Dobra. Wkładamy teraz dęteczkę. Jest to samo, wszyściutko. Więc tam nic was dużo nie ominęło.
tylko troszeczkę przekleństw i... No. No i tyle. Żeby skoczyć, bo to masakra. No dobra. Jak będziemy teraz to jechać tym? Tu mam trochę lepszą sprawę, bo mam... Tu mam wentyl i tu mam trzymaka. Więc zacznę zakładać po przeciwnej stronie. Tutaj. I będę zamykał ją tu. Mi się wydaje, że będzie najprościej i najłatwiej. Jak wam się wydaje? Dajcie w komentarzu. Najłatwiej to byłoby oddać do specjalisty, nie? Ale, niech on cię morduje. Ale pieniądze by trzeba było dać. Widzicie jak mnie brat wykorzystuje? Nie. Brat dobry uczynek robi. No uczynek. Każdemu będę zakładał opony. Nie no. A nie będę mógł jeździć. Aj kurwa. Przecież jeździłeś. Wczoraj przejechałeś się. Ale mi przejechał. Spokojnie, no, przejedziesz. Tak se pojeździłem. Tak se pojeździłem, że normalnie... Jeszcze nie będę mógł wyjeżdżać pod góry, no to wiesz, pomożesz się przejedzie, to nie? Nie druga. Zobaczymy. Sam się orasz. Nie no, zobaczymy. Sam się zaorałeś. Nie zaorałem się, no co ja. No i co, jedziemy dalej z tematem. Cały czas będę to powtarzał. Trzeba kontrolować. Dętkę. Żeby dętki se nie przepierdolić. Jak przeciekniecie sobie dętkę, to już później to ja macie przerąbane. Współczuję, bo trzeba to wszystko znowu ściągać od nowa. I dętkę musicie kupić, kleić, chuj wie co, no nie. O kurwa, się porysowała, widzicie, o ja to nie ode mnie. Takie, to, że taką masz takie dziadostwo. A tak ładnie wyglądała. Taka czarniutka ładna była. I cyk z tej strony. I cyk z drugiej. Może się przytrzymać tamto breszko, bo ci wychodzi. A masz. Nie masz, jak chcesz, to sobie przytrzymaj. Łatwo się, no nie? Szczerze w to wątpię, ale masz. No. I cyk. I cyk ją. I jeszcze dalej. Kawałeczek dalej i... Cyk! Cyk, cyk, kurde i wchodzi, widzicie. Coś mi tu nie chce zejść na dół. Kurde. Już ciężko idzie, a jeszcze tyle. To będzie jeszcze trochę. Ale trzymak się cofa ładnie. Czyli nie jest źle. I kawałeczek dalej. I po 2 cm. I cyk! Cyk, widzicie, kurde. Jeszcze trochę brakuje. Widzicie? Trzymak trzeba wcisnąć. Jedną ręką. Jedną ręką trzymak i pa. Widzicie, pod trzymak pierdoliło się. Jeszcze nie wiem. Ale zaraz będzie. O kurwa. Czekaj, popuszczę ci delikatnie. Nie popuszczaj. Nie popuszczaj. No. Dobra, czekaj, przyciskam na trzymak. I powiem, teraz powinno wejść. Wentyl przyciskam, dobra. Oj, no. Może jakoś tam radę, to dobra. I wskoczyło, widzieliście. Nie jeszcze, nie wskoczyło. Gdzieś tam, aha, tam się jeszcze. No i teraz. Jest. Pa, puszczamy. Elegancko. I teraz nabijamy. Opony mnie nie porysowali. No nie porysowali my opony. To było takie. To już było wcześniej, to znaczy, od kamyku, no nie. Ale tutaj już widać, że będzie ciężej, żeby to wyskoczyło. No i trzeba nabić więcej. Więcej pyknąć. Ale po skosie ma jest trochę. Co? Nie ma co się przejmować. Ona się sama ułoży. Ale ona nie jest po skosie, tylko śrubka jest po skosie. Patrz. Widzisz? Możliwe. Ja to... No ja to... sądzicie sami widzowie, czy po skosie jeszcze nie? Nie jest po skosie. On się nie zna. Po skosie jest trochę. Nie jest po skosie, tyś jest po skosie. Nie, co ty? Proszę. Tyś jest cały po skosie. To jest profesjonalnie zrobione. Ja tu powinienem opony za kasę zakładać. Chcecie opony założyć? Piszcie. Przyjeżdżajcie, kurde. Piszcie założyć. Założę opony. Po promocyjnej cenie. Jedyne ile? 9,99. A tu nie, no to wszyscy będą kogo przyjeżdżać. Co? 9,99? Ale za minutę pracy. Będę specjalnie ciągnął na godzinę. A to nie, no tak to nie. Wymiana opon. Musicie zainwestować pierw takie lepsze te breszki, żeby nie rysować jak chcecie. Nie? Dobra, kręcamy troszeczkę tak, żeby mieć tylko naszedł pistolet. Nie dokręcamy do końca. I nabijamy.
Na razie trzeba nabić ile wlezie, tak żeby wylazło. Żeby pierdolło, tak pękło. Nie, trzeba nabić tyle powietrza. Aha, jeszcze. Nie wkręciłem. Zaworka. Za twarzowe będą musieli dodatkowo zapłacić. Nie wiem. Czekaj, gdzie tu jest? Gdzieś tu się plętała ta. Ty chyba zanosił tam. Nie zanosiłem. Jak mówisz, że nie zanosiłem, to nie zanosiłem. Dobra, wkręcamy. Więc tam jeden widz właśnie na życzenie chciał, żeby zrobić taki filmik. Zrobiłem ogólnie filmik o zakładaniu opon. Tam były jedne z pierwszych na moim kanale. Co MRF zmieniają? Zmieniałem pierwsze właśnie opony przy moim MRF-ie. I te samą właśnie na tamtym. Nie miałeś pierw trzymaka i dopiero później miałem. Trzymak dopiero później właśnie, ale założyłem opony pierw, no i był taki odcinek, ale nie nagrałem jak założyć opony z trzymakiem, a to troszeczkę, no nie ukrywajmy, jest troszeczkę gorzej założyć, jak ktoś się nie zna, nie wie jak to zrobić, to nie wie jak to zrobić, jest gorzej, no. Tu jest właśnie najważniejsze to, żeby go wciskać i przytrzymać, nie? Podczas zakładania. I wtedy, żeby weszła guma pod. Podtrzymać. Dobra. I dobijamy tak, żeby, jak widzicie, o, w tym miejscu opona właśnie jest nierówno na rancie. Musimy dobić tyle, żeby to wyszło. Ewentualnie jak nie będzie chciała wyjść, trzeba spuścić całkowicie powietrze i pod spodem podsmarować taboty, czy jakoś smarem, żeby delikatnie... Żeby właśnie wyskoczyła ta opona na rant. Dobra, zobaczymy czy wyjdzie. Mały fail? Nie, bo nie ma blokady. Nagrywaj, czy wychodzi? Nagrywam. Wychodzi, widzicie? Widzicie to? Nabijamy. Już jest 3, trzeba dobić jeszcze troszeczkę. Widzicie? Ile już wyszło? Zaraz zobaczę drugie. Dobiję. Dobite tu jest takie... równiutko, jak widzicie. Dobite jest takie 4. I trzeba zobaczyć teraz druga strona, jak jest. Z drugiej strony jak jest. Też mamy jest git, równiutko. Czyli wystarczyło, na to akurat opony nam się udało. Dobra, elegancko. Czyli kontrolujemy, wyszło dookoła ładnie. Jest elegancko. Bierzemy teraz klub 13, w tym akurat przypadku. I dociągamy trzymak do opon. Tak, średnio na jeża. Nie za mocno, ani nie za lekko. Tak szczucie. Może wziąć 12 i wentyl lekko dokręcić. Będziemy kolidować. Kolidować? Mhm. Śrubka jest krzywa. Mówię, że jest krzywo śrubka, a wędrze jest prosto. Teraz zobaczmy. Widzicie widzowie? To jest właśnie to, jak się patrzy, kurde. Okularów się nie nosi, to tak jest. Kurde. Dobra, jest, pokaż. Bo widzę, że nie masz jeszcze umiejętności, jeszcze nie zostałeś prawidłowo przeszkolony. Nie, bo w jednej muszę kontrolować kamerkę, jak nagrywa, żeby czasem dobrze... Jest, nie, śrubka jest przekręcona. Przekręcony gwint jest na śrubce. Bo się wyprostowała. Dobra. Teraz spuszczamy do wartości, jakiej chcemy. 0,7. Tak? Ale to dopiero założymy opony i dopiero sobie zobaczymy, jak opona przylega. Ona musi się rozchodzić, opona. Dobra. W przedniej było 1 bar, a tu damy 0,7 bara. Jest 1. Jest 0,7. Dobra. Niech ci będzie. No i elegancko. Co? No to będzie tyle. Zostało nam tylko do założenia opony na motor. I będzie tyle w temacie, nie? Dobra, to zakładaj opony na motor.
Ja idę jeszcze ci załatwię te nakrętki na wentle, żeby bota nie nabijało do środka. No i tyle. Nie? Bo tamtą nakrętkę to zostawimy na razie gdzieś, żeby się nie zgubiła. Jeszcze raz pokażę. Taka właśnie specjalna, żeby do wykręcania wentelków ze środka. No. Zazwyczaj, często właśnie one są spotykane, takie nakręteczki w dętkach motocyklowych, w szczególności tych tylnych. No ale można taką tak samo dostać w jakimś sklepie rowerowym, więc nie powinno być problemu. Dobra, my się widzimy jeszcze po krótkiej przerwie, takie będzie krótkie podsumowanie, zobaczycie jak to będzie wyglądało na motorze. No i oponki nowe są już założone. Jak to będzie jeździć i to wszystko na tych oponach, prawdopodobnie będziecie mogli sobie wbić na kanał brata. Będzie pewnie recenzja z tych opon, jak będzie chciał. Muszę nagrać się w kuro ogólnie, już nie nagrałem. No to bo nagrywasz. No i będzie coś więcej na temat tego motoru. Jakby co, link do kanału brata będzie na dole pod filmem. Link do grupy jest w opisie, serdecznie was zapraszam. Chcesz kupić jakiegoś pita używanego, albo sprzedać swojego pita, możesz wbić, możesz wystawić ogłoszenie. Grono grupowiczów się coraz bardziej poszerza. Nie zapomnijcie ocenić filmu, jeśli wam się podobało. Możecie walnąć łapkę w górę, jeśli wam się nie podobało. No niestety, z bólem serca przyjmę tą łapkę w dół. Jeśli macie jakieś tam złe wspomnienia z wymian opon, lub jakieś wasze techniki, żeby łatwiej opony założyć, możecie się nimi podzielić w komentarzu, chętnie przeczytam. No, a my się widzimy w następnym odcinku, więc na razie, trzymajcie się. Do następnego, hej!